dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych zajęć umuzykalniających. Dzisiaj będziemy ćwiczyć grę na marakasach do piosenki Dzwoneczkowy kulik. Jak widzicie, będziemy grać z partytury rozpisanej na dwa instrumenty. W poprzednich odcinkach uczyliśmy się partii bębenka z tej partytury. Dzisiaj nauczymy się marakasów. Posłuchajcie najpierw, jak brzmi cała piosenka od początku do końca. Jak widzicie, partia marakasów jest dosyć trudna. Spróbujemy teraz zagrać pierwszą zwrotkę. Ja będę pokazywać, a Wy przygotujcie swoje marakasy i grajcie razem ze mną. Uwaga! Spróbujmy zagrać tę pierwszą zwrotkę raz jeszcze. Teraz zagrajmy drugą zwrotkę. Pamiętajcie, że mamy tutaj znak repetycji, czyli druga zwrotka będzie dokładnie taka sama jak pierwsza. Spróbujmy zagrać drugą zwrotkę raz jeszcze. Skupcie się dobrze. Jedzie kulik z pieśnień na lodowy rzeki brzeg, a ja dzwonki w ręce mam, na janczarach sobie gram. Teraz spróbujemy zagrać trzecią zwrotkę, która, jak już wiecie, jest najtrudniejsza. Skupcie się bardzo dobrze. Zagramy ją trzy razy. Uwaga! Jedzie kulik z pieśnień na lodowy rzeki brzeg, a ja gram i śpiewam sobie, wnet janczary piękne zrobię. Pamiętajcie, że tutaj gramy podwójnie, gramy ósemeczki, więc zagrajmy teraz drugi raz. Uwaga! Zagrajmy teraz trzecią zwrotkę, trzeci, ostatni raz, więc skupcie się bardzo dobrze. Uwaga! Jedzie kulik z pieśnień na lodowy rzeki brzeg, a ja gram i śpiewam.
teraz zagramy całą naszą piosenkę od początku do końca. Uwaga! Zagrajmy całą piosenkę od początku do końca jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.